No, ja dałem jakoś radę przekonać rodzinę i tą mamusi, koleżankę, że jednak jedziemy. No, miała dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę też. No, myśmy też zrobili suchary, prawda, zapasy, co myśmy mieli, jak ziemniaki, marchewkę i cebulę sprzedali, część wzięli, co można było, a resztę sprzedało się, kupiło się bilet. No i za darmo pojechałem. Było coś 150 kilometrów czy coś takiego do Kustanaj, to najbliższa stacja kolejowa. Myśmy byli, to było obłość Kustanaj. Przyjechaliśmy, wynajęli tam, nie wynajęliśmy się, ale tak jakoś wkupiliśmy się do samochodu, do ciężarówki, która jechała na tą stację. No i przyjechaliśmy tam z naszymi bagażami, z wszystkim. Trochę cieplejsze rzeczy się kupiło, tam jakieś balonki, coś tego. I przyjechaliśmy tam. No i zostaliśmy oblężeni przez Polaków stacji w Kustanaj. Pełno ludzi, wszyscy, cała sala zamknięta, nie ma gdzie mieszkać, nie ma nic się gdzie ruszyć. Po poszukiwaniu jakiejś kwatery znaleźliśmy na przedmieściu Kustanaj kwaterę, która nam, jakichś gospodarzy, które nam wynajęli część pokoju, bo przecież w Rosji jak tylko każdy może liczyć na to, że rodzina ma pokój. Część wynajęli nam i tam myśmy się mieścili. To ile nas osób było? Mama, brat, Anda, Janka, ja to pięcioro, tak? Dobrze liczę? No chyba tak. I ta pani z dwojgiem dzieci to ośmioro dzieci. No. Codziennie chodziliśmy na tą stację, żeby się dowiedzieć, czy już można bilet kupić. Musieliśmy dostać z NKWD pozwolenie, ale NKWD dała nam pozwolenie, żeby kupić bilet. I oni tylko puszczali pewną ilość ludzi, żeby jechali na południe, prawda, do Kujpiszewa, tamtędy. I trzeba stać w ogonku, no i ogonki, ale ma moc ludzi. Koniec końcem zdecydowaliśmy się iść i mieszkać pod stacją. A tu już jest śnieg, już jest zima. Śnieg padał, pełno śniegu wszędzie. No i żeśmy się wyprowadzili się przez stację do takiego ogródka i żeśmy stali, spali i siedzieli pod gołym niebem dosłownie. Bo jakbyśmy byli zostali w tym domku tych gospodarzy rosyjskich, to byśmy, prawda, mogli minąć naszą szansę, bo tam trzeba było się zapisywać do ogonka i oni potem wołali. Kogoś nie było, to komuś innemu bilety, te parę biletów sprzedali, jak pociąg odchodził. I siedzieliśmy tam, siedzieli, później udało nam się, bo bardzo zimno, myśmy spali pod gazetami, takie namioty z gazet, myśmy robili, wykładali pod siebie gazety na śnieg, a przykrywali się gazetami, bo to trochę izolowało tego zimna. Siedzieliśmy. Później udało nam się dostać do stacji. Była cała oblężona. Moc Polaków, prawda? Pomimo, że bardzo dużo zostało Polaków, jak na przykład w naszym wiosce, to jednak dużo zdecydowało się jechać i był tłok. I od razu z tego niezłego w nocy dowiadujemy się, że podstawiają pusty wagon. A myśmy już kupili bilet, już wszystko mieliśmy załatwione. Tylko czekaliśmy na miejsce. Bo tam nie trzeba tylko kupić bilet. Tam trzeba kupić bilet i jeszcze mieć miejsce w wagonie. Bo bilet nie było tak trudno kupić, tylko miejsce w wagonie trzeba było mieć, osobną kartkę. A to wydawali w zależności, ile miejsc mieli wolnych. W ostatniej chwili przed przyjściem pociągu. To okazuje się, że był cały szałon, to znaczy cały skład pociągu pasażerskiego i że my możemy wszystkich jechać. Widocznie władze gdzieś doszły do jakiegoś wniosku, że trzeba tych ludzi usunąć ze stacji. Bo o tym, żebyśmy wrócili z powodu na posiłki, to nie było mowy, bo na przykład gdzie my byśmy wrócili? No tak, W już nie. kołchozie domu, to nasz domek już ktoś zajął. Zresztą wszystkiego brak. A jedzenia już nie ma. Myśmy nie mieli gdzie wracać. Wracać nie było po co. Tylko to było, co myśmy mieli ze sobą. No i był, prawda, cały bałagan, bo to trzeba było wyjść do pociągu, brat wszedł do pociągu, ja podawał bagaż, myśmy znaleźli gdzieś kąt w tym wagonie. No i jechaliśmy na południe.
Przyjechaliśmy na południe. Jaki wagon? To znaczy, jaki to był pasażerski trzeciej klasy wagon. Jaki długi był pociąg? No wie pan, ja nie mogę powiedzieć, ale z 20 parę. Dwie lokomotywy wyciągnęły. I wszyscy Polacy byli tam. Wszyscy Polacy, tak. Wszyscy Polacy. Przyjechaliśmy, proszę pana, po dłuższy czas, już nie pamiętam ile dni żeśmy jechali. Przyjechaliśmy do Kujbiszewa. I tam mówią wysiadać. Bo wygląda z tego, że myśmy za te bilety, co myśmy kupili, wynajęli od Kolei Związku Sowieckiego ten cały pociąg. Widocznie tak jakoś to zrobili. Bo jak ten pociąg przyjechał do Kujbiszewa, wszyscy wysiadać. Wyrzucali, po prostu musisz wychodzić na tłukan. Przyjemna rzecz była tam, że pierwszy raz w Kujbiszewie zobaczyłem polskiego żołnierza, oficera. W polskim przedwojennym, prawda, mundurze, w rogatywce, prawda, i w butach. Możliwy też byłego łagiernika, ale już takiego troszeczkę odgolonego i trochę tak czystego w tym polskim, kochanym moim mundurze. Słyszałem. No i co robić? Masa ludzi się zwala. Ludzie uciekają z piekła. Pamiętaj, że uciekaliśmy z piekła. Przyjechaliśmy tam i nie ma gdzie mieszkać. Tylko stacja jest park i znowu na śnieg. A zimno, proszę pana, jak na Sybirze. Kropnie, wiatr i zimno. Zakopaliśmy się w śniegu, dosłownie zakopaliśmy się w śniegu. Próbowaliśmy jakoś tam przetrwać, a Sowieci, nasze władze jednak opiekowały się, dawały nam talerz zupy, jeżeli miał. Myśmy już w tym czasie mieli blaszane takie miski, prawda, na obie, na zupę. I dawali nam raz na dzień jeść kawałek chleba, bo też wszystkiego brak było przecież. Tam się zwalało setki tysięcy ludzi przecież. I wojsko do tego się formowało. Biedacy z tych łagrów, z tych wszystkiego przecież, w tych szmatach, z tą cyngą przecież. Wie pan, to trzeba było być tam, żeby wiedzieć, jak to wyglądało. To nie do opisania jest. Ta męka jest nie do opisania. No i opiekowano się nam, jak można było, trochę gorącej wody raz na dzień nam dawano, tak zwane kipiatok. No i raz. Ale nie było jeszcze typowego, powiedzmy, obozu wojskowego? Nie, no znaczy, wie pan, ci, którzy się zgłaszali do wojska, to odchodzili do podobnych warunków poza Kujbiszew, do miejscowości poza Kujbiszew. Jak one się nazywały, ja nie pamiętam, ale to przecież kwestia historii, my wiemy, jak one się nazywały, gdzie kto szedł. No a pana brat, no już... Nie, więc ja dochodzę do teraz. Teraz mój brat... Tylko do wojska chcę iść. Rzecz jasna. Brat chce iść do wojska. Mama się zgodziła na to. Bo nic, tylko do wojska polskiego. Będzie walczył za Polskę. Nie dziwiąc się, skoro jego mama walczyła za Polskę i tato walczył za Polskę. Syn też chciał walczyć za Polskę. I Anda tak samo się zgłosiła do wojska, bo przyjmowano do ochotniczych, do pestek. Więc ona poszła do wojska, mój brat, myśmy we trójkę zostali. I ta pani też, no ona musiała zostać. I nam się opiekowano, myśmy byli tam, nie pamiętam już ile dni, 2-3 dni byliśmy, nie pamiętam, wie pan. W każdym razie powiedziano, że osyła się nas na południe. Do uzbeckiej, południowego Kazachstanu, uzbeckiej, tadżyckiej, prawda, turkmeńskiej republiki, tam na południu. Dano nas, już polskie władze się nam opiekowały i trzeba powiedzieć, że było organizowane dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę tragiczne, okropne warunki, jakie istniały. Opiekowano nam się dobrze, dawano nam jeść, dano nam trochę jedzenia na drogę, trochę kokosowego masła w puszce, trochę tam jakieś konserwy, coś. Dano nam trochę jedzenia na drogę i myśmy
podstawiono znowu ten szalon, wagony też pasażerskie. I jechaliśmy gdzieś na południe, gdzie nie wiadomo, ale na południe. Załadowaliśmy się i pojechali, było zimno. I były warunki bardzo ciężkie też, bo Sowieci rzecz jasna żadnego jedzenia nam nie dawali. Jak myśmy jechali z Kustanaj na południe, nam nic nie dano jedzenia. Nie pozwalano nic kupować na stacji. Wręcz przeciwnie, policja drogowa, znaczy kolejowa sowiecka, otaczała nasze wagony i nie puszczała nikogo na stację. Pomimo, że czasami można było jakiegoś chleba czy coś kupić. To myśmy mieli suchary, ale byli ludzie, którzy mieli mniej suchary, którzy mieli małe dzieci. Nie mogli mleka kupić. Sowieci nie puszczali, bili. Jak ktoś, matka chciała wyjść na przykład kupić mleko dla dzieci, dla dziecka, można było tam jakieś te, bo zwykle Rosjanki czy tam kazaczki podchodziły z jakimiś towarami, z jakimiś tam tymi nasionami czy mlekiem pod tego, to można było handlować, prawda, kupić za ruble czy tam za jakiś towar. Do naszych wagonów sowiecka policja drogowa czy kolejowa nie puszczała, biła naszych ludzi, nasze kobiety. Już nawet dla dzieci małych mleka nie można było kupić. Pomimo, że byliśmy już przecież obywatelami i aliantami w tym czasie. Jakbyśmy wyjechali z Kujbiszewa, to nie było już tak. To już o tyle było lepiej, że sowiecka policja nie mieszała się w ogóle do nas. Mogliśmy już wtedy wychodzić z wagonów, można było coś kupić, zahandlować, coś przejść, nogi rozpustować, kipiatku dostać, ale jeszcze nie dawano nic. I myśmy tak jeździli dosyć długo, myśmy jechali aż gdzieś, dojechaliśmy, już nie pamiętam w tej chwili, gdzieś do Kargandy, za Samarkandą. Później nas wrócono. W międzyczasie co się stało, ja, jak myśmy dojechali do Taszkentu, jeździliśmy, no może tak opowiem coś, w naszym wagonie jechali Łotysze, żołnierze łotewscy i sanitariuszki łotewskie, tam było z Mosie. Może 8 to był taki odkryty wagon, nie było przydziału, to tak odkryto było, pasażerski. I oni zajmowali część. Oni już, jak myśmy weszli do tego wagonu, już tam byli. Z tymi sanitariuszkami. One też były w mundurach wojskowych. Młodzi chłopcy, bo to poborowi młodzi chłopcy. Bardzo mili ci żołnierze byli. Bardzo weseli, szczególnie w nocy. Byli weseli. Bo te, prawda, sanitariuszki łotewskie, one udzielały pomocy moralnej całą noc, prawda, i było ich tam może z 8, może z 10, ja nie wiem. Tam ich dużo, tych chłopców było może 60 z brutą. Ale w każdym razie one dały sobie radę jakoś. I do tego stopnia, ja powiem taki, może nie taki kawał, ja miałem, kupiłem jeszcze w Kujbiszewie paczkę taką dużą papierosów rosyjskich, tego lepszego gatunku. Ja nie paliłem, ale to można było wymieniać. Bo to było tak, jak tu w Ameryce, był taki karton, tam były po 10, takie kartoniki po 10. No i ja spałem zaraz obok tych żołnierzy i ty, prawda, te pomocy nocne bardzo robiło to, wymagało widocznie dużo ruchu i hałasu, bo spać nie mogłem. No to przekupiłem te niektóre spań, które były bardziej w tym moim końcu czynne. I tych panów młodych, że mniej hałasowali, ja mogłem spać i za to im dawałem, prawda, po papierocie czy tam coś takiego. Można było przespać. Ja to tak mówię jako takie trochę, no tak, żart. Taki. Ale co jeszcze powiem, co mnie zdziwiło i pana może też zdziwi, że po pewnym czasie, jak myśmy jechali, już tak człowiek się zżył z tymi młodymi chłopcami, przecież to byli po ile ci żołnierze mogli być? 19-20 lat i te sanitariuszki mniej więcej w tym samym czarowym wieku były. Oni wszyscy mówili świetnie po polsku. Świetnie. I to nie była inteligencja łotewska. To nie byli generałowie, byli żołnierze, huzarzy do tego. Wiadomo, wojsko, kawaleria. Oni jeszcze mieli takie sznury kaki, skaki mieli sznury takie na mundurach. No, w każdym razie wyjechaliśmy do Taszkentu i trzeba było kupić żywność. Nasze suchary się wyczerpały, trzeba było kupić żywność. I w Taszkencie można było w sklepach sowieckich kupić biały chleb i owoce. Owoce po tylu latach, po prawie 3 latach owoce. Jabłka można było przede wszystkim kupić. Fantastyczne jabłka tam są.
I myśmy, bo to jest kraina jabłek, o, południowy Kazachstan, Uzbekistan i południowy Kazachstan. Alma Ata to jest ojciec jabłek. Myśmy tam przyszli, ja wyszedłem kupić. Raz kupiłem chleba i tych jabłek, tam orzechów, las orzechów tych dużych i tego. No i później drugi raz poszedłem, żeby kupić, żeby prawda, mieć zapas, bo nigdy nie jadłem tego. No i zgubiłem się z transportu, wyjechał. Matka była zrozpaczona, bo prawda, ja tam jeden byłem, najstarszy mężczyzna, jakby nie było z tych dwóch rodzin naszych. Znałem bardzo dobrze język, bo będąc młodym i inteligentnym, nauczyłem się języka rosyjskiego dosyć dobrze. Sam, nigdy do szkoły nie chodziłem i nic, ale sam się nauczyłem. I mówić, i czytać, i pisać, i mówiłem bardzo dobrze. Więc byłem pomocą, a tutaj zgubiłem się. No i miałem takie ciekawe podróże, bo tam ze mną się też zgubił jeden Żyd polski z Łodzi, który jechał też do Wojska Polskiego, ale jakoś prawda, w Kujbiszewie nie został. I on, myśmy razem tam starali się przeżyć i jakoś wytrzymać. Przyjechaliśmy tam, jechali, szukaliśmy za transportem. Ja jeździłem tam po tych prawda, z wagonu na wagon. No i nareszcie dowiedziałem się mniej więcej, gdzie ten transport jest od władz sowieckich kolejowych i spotkaliśmy się. To znaczy transport. Po ilu dniach? No to trwało co najmniej tydzień, jak nie więcej. I musiał pan, i gdzie stał skład? Czy daleko było to? Wie pan, że ja staram się w sobie w tej chwili przypomnieć nazwę stacji, już nie pamiętam. Ale mnie powiedziano, że ten szałon będzie jechał tą stroną, tą drogą w tym kierunku. I że prawdopodobnie zatrzyma się na tej stacji. To nie były regularne pociągi. Ja tam byłem, zatrzymałem się na tej stacji, rzeczywiście tak się stało, tak dołączyłem z powrotem do pociągu. Później razem wysłano, cały nasz szałon wysłano do małej stacyjki, w Uzbeki, nie, to był, nie był już Uzbekistan, to był Kazachstan, nie, Uzbekistan, przepraszam, Uzbekistan. Bo to tam na granicy jest, który się nazywał Berlik Isti. Jak on się nazywał? Czu. Stacja się nazywała Czu. I tam nas wyładowano. Na tej stacji Czu. I podstawiono te arby. Te arby to są takie dwukołowe wozy, ciągnone przez parę byków, czyli wołów. I nas rozwieziono z powrotem po kołchozach. Nas zawieziono do posiłka, który się nazywa Berglikistiem. I to był zupełnie uzbecki posiłek. Zupełnie nie był Rosjan w ogóle. No i oni nas przyjęli bardzo negatywnie, bo myśleli, że my jesteśmy albo Ukraińcy, Chachoły, to znaczy Ukraińcy z tej wschodniej Ukrainy. Wschodniej Ukrainy, no myślę za Kijowem, no. Na wschód od Kijowa, to oni tam nazywają tych Chachołów, Chachały, tych Ukraińców. I albo Rosjanie, a oni tam nienawidzili Rosjan. Nienawidzili Rosjan. Ale później jak się pokazało, że my jesteśmy Polacy, prawda, i tak dalej, to życie ułożyło się dosyć spokojnie. I była nowość, dlatego że nam sowieckie władze powiedziały, że my mamy dostawać 350 gram na osobę, bez względu na wiek. Znaczy małe dzieci dostawały. Ale oczywiście pszenicy. Pracując. Nie musiało się pracować. Jeżeli się pracowało, to się wtedy dostawało ekstra zupę i tam powiedzmy jeszcze ekstra do pół kila, to ile? To jeszcze 150 gramów się dostawało. No dobrze, ale to wszystko za zgodą, zacznijmy inaczej. Cały transport wojskowy, ten eszelon tam... To nie był wojskowy, to była ludność cywilna. Cywilny został wyładowany w tym jest w stacji Czu, tak. I na te pobliskie wszystkie kołchozy. Tak. W jakiej odległości były te kołchozy? Czy można było od kołchozu chodzić? No bo to masę Polaków przecież tak, tam przyjechało. Tak, naturalnie, że tak. Wie pan, to są ogromne przestrzenie. Tak jak na Syberii wioska była, najbliższa wioska mogła być 15-20 kilometrów. I tak było. Tam było to samo.
od wioski do wioski byłoby po kilkanaście kilometrów tych uzbeckich wiosek. Tam były, przypuszczam do dzisiaj, nie są szalone przestrzenie. Myśmy tam byli, proszę pana, aż do wiosny. Już wiosna była, ja, tam też, tam jest znaczy, tam jest bardzo ładnie. Okolica jest piękna. Okolica jest piękna tam naokoło. Ziemia, zresztą na Syberii też ziemia była fantastyczna. Przecież tam Sowieci nie używali na Syberii nawozów, a wszystko rosło. Bez nawozów w ogóle. Bez odpowiedniej orki nawet. A rosło wszystko. I to szybko. Na Uzbekistanie, północny Kazachstan, Uzbekistan jest to samo. Trawa rośnie powyżej głowy. Stepy tam są. Stepy, które dochodzą w ogóle do podnóża gór, tak jest step i góra zaraz. Tam góry się nazywają Tien Shan w tym miejscu. Ogromny śniegiem cały rok pokryte góry, piękne. No tak, ale to przeszliśmy tak prawie pół roku, prawda, od zimy do wiosny. Ale jeszcze wracając, czy rzeczywiście ta zima, powiedzmy, nie była, nie należała do srogich? Nie. Więc jeżeli chodzi o temperaturę, tam padał śnieg, ale prawie się nie zatrzymywał na ziemi, bo jest za ciepło. To już bardzo tak, bo to... Wie pan, prawie nie. Deszczu dużo padało. Śnieg prawie nie zatrzymywał się. Były przymrozki, wie pan, ale to był bardzo łagodny. Klimat tam jest bardzo ładny, bardzo dobry klimat. Ziemia piękna, klimat dobry jest. Jeżeli chodzi o jedzenie, no jedzenie mieliśmy zapewnione, bo już dostawaliśmy 350 gramów. I to bez mąki. Rosjanie dawali bez. To dawali Uzbecy. To oni mieli tak nakazane, żeby dawać. Bo tam były też uchodźcy Rosjanie z Rosji. Też przed nami już tam byli. I myśmy byli na tych samych prawach, my to samo dostawali. Jakie warunki były mieszkaniowe? Mieszkaniowe warunki były tak, jak w każdym Sowiecie, jest bardzo kiepsko. Myśmy mieszkali z rodziną, a akurat żeśmy trafili do rodziny przedsiedatela kołchozu, który był partyjny Uzbek. I myśmy u niego dostali mieszkanie, u niego domu, razem z jego rodziną, w jednym pokoju. Tak żeśmy mieszkali. Czy dostawaliście jakieś wiadomości od Andzi i od brata? Żadnych. Ani od ojca, ani od Andzi, ani od brata. Pisaliśmy listy i tak dalej do ambasady polskiej, która była w tym czasie w Kubiszewie. Do innych czynnych, do Polskiego Czerwonego Krzyża, który już był zaufany, do mężów zaufania, bo ambasada powyznaczała, zorganizowała już, zresztą na Syberii organizowała tak zwanych mężów zaufania, do których się zwracano. Żadnych wiadomości żeśmy od nich nie mieli, w ogóle żeśmy nic nie wiedzieli. Ale myśmy się cały czas starali skomunikować. To zaczęliśmy, wiosna przyszła i zresztą już jeszcze w zimie, zaczęliśmy, ja na przykład pracowałem, mama w kołchozie, pracowaliśmy, no to dostawaliśmy tam buraków, bo tam dużo buraków cukrowych uprawiali. No myśmy gotowali z tego zupę i można było tam jeszcze mleka dostać i tak dalej. Warunki życiowe, raz klimatycznie, a po drugie pod względem wyżywienia były trochę lepsze niż w pierwsza zima, prawda, nasza na Syberii. Było trochę więcej jeść, to jedzenie przychodziło. Jak się prywatnie robiło, znowu ja chodziłem prywatnie robić do Uzbeków. To oni dawali mleko, dawali ser, oni dużo baranów tam trzymają. Bo przecież są muzułmani, krowy, barany. I oni mają bardzo ciekawą rasę baranów, którą tylko chyba tam na świecie można spotkać. A mianowicie barany są chude, znaczy one są tłuste. Ale mięso baranie jest chude, po całym baranie, bo tłuszcz u tego barana zbiera się na tyłku. On ma taką gulę na tyłku. To się nazywa kordiuk. On to nazywa kordiuk. I w tym jedynym całe zwierzę jest więcej chude, znaczy mięso. A sam cały tłuszcz zbiera się w tym właśnie w tym miejscu na tyłku, na tylnych nogach. I oni to bardzo cenią. Jeżeli mają zamiar zabić takiego barana, to on nie powinien stać na tylnych nogach. Powinien być tak duży ten kordiuk, ten pełny tłuszczu, że on właściwie ledwo, że chodzi. Wtedy jest właśnie dobry do zabicia. No i oni to odcinają. To jest taki pęcherz z tłuszczem.
sam tłuszczem. Oni to bardzo cenili, bo oni jedzą ten tłuszcz barani. Tłuszcz barani jest obrzydliwy, jak zastygnie, to jest tak kamień prawie twardy. Ale oni to lubią. No i pewnie jest tam jakieś potrzebne witaminy. No, każdy tłuszcz ma jakieś środki odżywcze, pomimo tutaj tych idiotycznych amerykańskich, wszelkiego rodzaju diet, które są bardzo niezdrowe. Tak. A czy pańska rodzina, czy inna utrzymywała jakiś kontakt właśnie z ambasadą w Kuldyszenie? Tak, więc myśmy sami nie utrzymywali, myśmy utrzymywali kontakt. Moja matka tam została mężem zaufania polskim na tym posiłku. Moja matka zaczęła organizować polską szkołę. Ile osób tam było? Ile Polaków było tam? Wiem, że 200 osób. Więcej może niż 200 osób. Więcej niż 200. I tam zaczęliśmy, matka zorganizowała szkołę, była mężem zaufania. Polski Czerwony Krzyż, myśmy już dostawali paczki z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii. Dostawaliśmy trochę odzieży z tych właśnie przydziałów czerwonokrzyżowych. Moje buty były zupełnie zniszczone, zresztą ukradziono mi te zniszczone, te saperki ukradziono mi. Już jak no, parę dni przed tym, jak spotkałem się z mamą właśnie do niego, powiedziałem, że dowiedziałem się, że ten szałon będzie jechał. Także zostałem właśnie tylko w skarpetkach wtedy. I sobie nogi owijałem takimi gumą. I dostawano trochę rzeczy, dostawano trochę jedzenia, tran na przykład dzieci dostały. Z tego dzieciom dawano tran, bo dużo na kurzą ślepotę chorowało przecież, brakło witaminozy. I była już pomoc i pieniądze też dawały, delegatura dawała pieniądze. Także pomoc już była, szczególnie dla matek karmiących małych dzieci, większych dzieci, prawda, chorych i tak dalej. Lekarstwa, nie wszystkie, ale pewne lekarstwa już były rozdzielane przez naszą delegaturę. Jedzenie, lekarstwa, już była pomoc, dochodziła ta pomoc do nas. I akurat w tym czasie, już jak tam była wiosna, jakoś ojciec się z nami, dostaliśmy telegram od ojca i telegram był, że my żądamy, żeby mama przyjechała z nami do wojska. Wojsko polskie, matkę jako oficera powoływał do wojska. Nie? Miał prawo, prawda? No ale to przyszło z Kuldyszyna? To przyszło, proszę pana, z Jangi-Jul. Aha, z Jangi-Jul. Tak. Jangi-Jul to już był, tam był sztab. Aha. Wojska Polskiego. Proszę pana, nic nie pomogło. Nie chcieli puścić nas. Chcieliśmy, żebyśmy w kołchozie robili. Był robiony pobór do wojska. Przyjechał polski oficer, spisał wszystkich mężczyzn, którzy byli, prawda, w wieku poborowym i nie w wieku poborowym, prawda, bo od 16 lat brano do wojska. W tym wypadku ja jeszcze miałem 16 lat, ale podałem żołnierza. Pana. Zabrano mężczyzn do wojska, parę kobiet młodych zabrano do wojska, które się zgłosiły. Mnie nie zabrano. Mojej siostry Janki też nie zabrano. I mama, pomimo że była oficerem, też nie zabrano. Nie wiem dlaczego, może Sowieci coś, może NKWD miał coś przeciwko temu, że matka organizowała polską szkołę. Mi się to nie podobało, że oni tam udzielili pewnej pomocy, dając ołówki i zeszyty. Władze sowieckie znaczy. W każdym razie nas nie wypuszczono. Ale myśmy się już skomunikowali z ojcem. I jedyna rzecz, co było do zrobienia, a to już było, zaraz było po wyjaździe pierwszej grupy polskich żołnierzy marcowej, to była w marcu. Zaraz po tym myśmy się z ojcem skończyli. Więc ojciec zaraz przyjechał, jak tylko dostał urlop, dostał dokumenty powołujące nas do wojska. Matkę powołujący przede wszystkim do wojska, powołujący mnie do wojska jako już 16-letniego, bo podane, że już mam 16 lat, no i siostry jako ochotniczka do junaczek. Mnie powołano też do junaczek, czyli nie tyle do wojska, prawie do junaczek. I myśmy, pomimo wszystko, że ojciec przyjechał, że miał papiery, nie chciano nas.
No ale ja, będąc człowiekiem bardzo zaradnym, ja powiedziałem, wiesz co, tato, my to nie wyjedziemy, trzeba dać łopówkę. Poszliśmy na milicję, ojciec przywiózł ze sobą koce wojskowe. I już był w mundurze. Był w mundurze, tak. Przywiózł w angielskim, to już był angielski mundur. Przywiózł ze sobą koce, przywiózł buty takie wojskowe, ale oficerskie, brązowe. No i żeśmy poszli, i wódkę. No i żeśmy poszli do milicji miejscowej, która miała jak pełną władzę nad tym. Znaczy nie milicja, NKWD. No i trzeba było zaryzykować. To milicja niewiele miała do powiedzenia. No i myśmy poszli, rozmawialiśmy w gabinecie tego dowódcy okręgowego NKWD. No i ja ofiarowałem mu prezent. Tam, prawda, z tej wódki, z tych butów i z tych koców, on to chętnie przyjął i dał nam pozwolenie na wyjazd. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, może to dla przyszłych generacji będzie ciekawostka, że wszyscy dygnitarze sowieccy, nie wyłączając NKWD, rzecz jasna, i panów członków partii, bardzo lubili, jak się zwracano do nas, do nich per pan. Nie per towarzysz. Nie per towarzysz, tylko per pan. Pan naczelnik, pan to, pan tamto, oni to lubili. Cenili ten tytuł. Czy ktoś z tego posiołka poza państwem znalazł się w armii? Bo potem już jak tak. Przecież był to 42 rok, więc oni nas strasznie utrudniali. Więc jeszcze wtedy, jeszcze nie. Jeszcze wtedy nie. Jeszcze wtedy można było zgłaszać się do Wojska Polskiego, można było się jeszcze zgłaszać Polakom. Tak jak ja mówiłem, był przed tym ten oficer, zabrał znaczną grupę polskich młodzieży, polskich mężczyzn w wieku poboru, to znaczy od 16 do 25 lat. Znaczna grupa pojechała, prawie wszyscy zdolni do broni mężczyźni pojechali, prawie wszyscy. Znam parę wypadków, że nie pojechało, ale jeden był kulawy, tam drugi był, prawda, jeden był żołnierz, ale ranny w 1939 roku, drugi tam coś jeszcze tam. Parę mężczyzn zostało. Kilka młodych kobiet w wieku lat 18 do powiedzmy 30, tam 20 paru pojechało do jednaczek i do testek. Reszta, przeważnie dzieci, starsi i kobiety zostało. O ile ja wiem, nigdy nie opuścili Rosji, chyba że opuścili później Rosję, prawda, już po wojnie. Ja ich nie spotkałem, nikogo z tamtych ludzi. Zresztą ja ich wszystkich nie znałem nawet. A czy spotkał pan kogoś z Iwanówki? Później tak. Później z Iwanówki spotykaliśmy ludzi w polskim wojsku, szczególnie mężczyzn i kobiety. Młodsze kobiety, które dostały się do pestek. Spotkali. Ale to już nawet w Persji, wie pan, właściwie w Persji się spotykało. W Iraku i w Persji też się spotkało tych ludzi. Ale nie tego. I myśmy wyjechali, ojciec stacjonował, proszę pana, wziął ze sobą nas i ojciec stacjonował w miejscowości Wreszkaja. To jest na linii. Wreszkaja. Tam było centrum wyszkolenia saperów, była podchorążówka, był szpital, był dosyć duży polski garnizon. I to było tylko 30 km w Jangiul, a w Jangiul przecież był sztab drugiego korpusu. Bodajże była szkoła żandarmerii, ale ja nie chcę mówić, bo nie chcę mieszać faktów historycznych. Na pewno są ludzie, którzy wiedzą, pamiętają te rzeczy lepiej niż ja. I tam byłem, ja zostałem zapisany do jenaków, siostra też do jenaków i matka do wojska. Też do junaczek, prawda, kobietą była tam. No i oni, myśmy tam zaczęli funkcjonować, zaczęliśmy tam. I ja chciałbym powiedzieć moje przeżycie. Ja mieszkałem u ojca w namiocie, bo ojciec miał namiot z dwoma kolegami. Osobno mieszkał. Bo mój ojciec był, prawda, nie był w wojsku. Mój ojciec tak. Podczas I wojny światowej był od pierwszego dnia powołany do wojska austriackiego. Zakończył wojnę w wojsku austriackim jako kapitan żandarmerii polowej przy jakimś tam korpusie we Włoszech. Stamtąd uciekł pod sam koniec wojny, to już się wszystko rozpadało, bo uratował tam 16 legionistów Polaków, oficerów
pierwszego Legionu, którzy mieli być rozstrzelani i byli przywiezieni z Węgier do tego korpusu, żeby ich rozstrzelać. A władze austriackie nie wiedziały, że ojciec jest Polakiem, bo mówił świetnie po niemiecku, nazwisko Sasadeusz, więc to nie polskie nazwisko, może myśleli, że nawet węgierskie. W każdym razie ojciec się dowiedział o tym i im, prawda, wystawił fałszywe papiery i tam miał szofera. Miał do swojej wizyty wtedy samochód jako oficer żandarmerii. I wzięli ciężar, zarekwirowali ciężarówkę, wsadzili tych 16 gości na ciężarówkę, dali im cywilne ubrania i tak dojechali do Austrii jak najszybciej. To znaczy nie było tak daleko wtedy. I tam po drodze ich tam pogubili i wszyscy ci 16 się uratowali. Między innymi jednym z tych 16 był nasz generał późniejszy, pan, niech sobie jego nazwisko przypomniał, był komendantem w Krakowie. Roja może? Nie. Nie był Roja, bo Roja też tam. Nie, nie. Ja sobie przypomnę nazwisko. On był tam. No poza tym jeden później był komendantem, pułkownikiem, komendantem garnizonu w Pińsku. Jeden był... Domiczek był jakimś tam dyrektorem w Ministerstwie Oświaty później, wyższym urzędnikiem. Zastępca komendanta policji przed wojną. Nie komendant policji, ale zastępca. Pan może pan sobie przypomnieć, jak się nazywał? Właśnie on był jednym z tych 16. On był zastępcą komendanta głównego policji przed wojną. To był jeden z tych 16, co ojciec uratował. Tam jeszcze było kilku, już nie pamiętam. Jeden jeszcze gdzieś był tam. Oni byli wszyscy wyższymi urzędnikami w tym czasie. To wszystko byli legioniści. I ojciec, jak był kapitanem, później po wojnie, już jak Polska, prawda, był obrońcą Lwowa, jak pan mówiłem panu, od pierwszego dnia, bo musiał się ukrywać. Nie mógł się ukrywać w Grudku Jagiellońskim, bo przede wszystkim jak ojca szukano, to przyszli do matki. Tu ukrywał się tam u znajomych, krewnych we Lwowie i właśnie, jak ja mówiłem, brał udział w walce z Ukraińcami od pierwszego dnia. Później po wojnie miał interes ze szwagrem, pracował tam, mieli piekarnię, później zostawili to, on z ojciec to zostawił, w Drohobyczu nawiasem mówiąc. I wstąpił do Policji Polskiej. I pracował w Policji Polskiej. Później został przeniesiony, był w centralnej Polsce, a później był przeniesiony do Lwowa. Już jak był przeniesiony do Lwowa, ojciec właściwie wystąpił z Policji gdzieś na rok przed wojną. I założył sobie swój własny interes. Materiałów budowlanych, który mu świetnie szedł. Bo Polska budowała się, jak nie wiedzieć co przecież. Co nowe dzielnice we Lwowie w Krótku powstawały. A szwagier był przecież architektem i siostrą mieli budowlane firmy, także to bardzo dobrze razem pracowali. Jak ojciec wrócił jak został powołany do wojska, znaczy wstąpił do wojska już w Rosji, to był za stary, żeby być w wojsku. A szczególnie kapitan. Więc powiedziano, że jeżeli ojciec chce i starszych, no w Rosji też nie przyjmowano już do wojsk oficerów. Tworzono specjalny oddział, tak jak w Anglii to było robione, na Środkowym Wschodzie później. Specjalne bataliony oficerskie, prawda. Trzymano ich tam na ćwierć pensji i tak dalej. Bo nie było, było więcej oficerów starszych wiekiem niż było żołnierzy. I ojciec powiedział, że ojciec nie może, nie przyjmą do wojska. Nieprzyjęcie do wojska w Rosji oznaczało dla ojca śmierć. I nigdy by się z nami nie zobaczył. Więc dzięki znajomościom doradzono ojcu, żeby ojciec zgodził się na sierżanta. Był sierżantem. Ojciec na to bardzo chętnie przystał. I zweryfikowano ojca jako sierżanta do wojska. Ojciec był sierżantem. No, sierżantów nie było tak specjalnie dużo, prawda? I nawet starszy pan będąc sierżantem, jakoś tam zgodzono się na to i ojciec był. Jak ja przyjechałem do ojca, ojciec do tego namiotu, ja pamiętam,
Ja to tak mówię jako przyczynek do tego wszystkiego, bo to życie się różnie układa. Ojciec jak tam przyjechał, jak my miałem, pamiętam, że się budzę, słyszę czapszczyk kraju. Wszedłem z namiotu, patrzę, polska flaga. Pierwszy raz poczułem się wolny. Słyszę, Boże, jestem wolny. Pomimo Rosji, pomimo tego Związku Sowieckiego, pomimo tego Uzbekistanu, jestem wolnym człowiekiem. No i byłem tam w Junakach, ale znając dobrze język rosyjski, bardzo dobrze, który się mimo woli nauczyłem, znając, prawda, charakterystykę Rosjan, zaofiarowano mi, nie wiem nawet dokładnie dlaczego, ale zawezwano mnie do jakiegoś oficera, jakiegoś kapitana czy majora. I on przeprowadził kilka Polaka i przeprowadził kilka rozmów ze mną. I zaproponował mi pewną rzecz, która dzisiaj bym na pewno nie przyjął, nie zgodził się, ale wtedy będąc pełen patriotyzmu, młody, prawda, i tak dalej, zgodziłem się. A mianowicie polegano na to, że oni szukali gońców. Ludzi, chłopców, młodych mężczyzn, którzy znali. A ja bardzo szybko w Rosji wyrosłem, pomimo nędzy, głodu, jedzenia buraków i rzepaku, prawda, z głodu jakoś rosłem. Także wyglądałem więcej niż na swój wiek. I mnie zaproponował ten po kilku rozmowach, a już byłem w Junakach wtedy, zaproponował mnie, żebym ja był jako goniec, bo nasze władze starały się znaleźć, gdzie już wtedy była walka między władzami polskimi a rosyjskimi. Polacy starali się jak najwięcej wydobyć Polaków, Żydów, Ukraińców, Niemców, Litwinów, prawda, i innych Białorusinów, starali się jak najwięcej wydostać z Rosji. Sowieci natomiast odmawiali tym wszystkim mniejszościom narodowym w ogóle obywatelstwa i taili, gdzie są miejscowości, wioski i inne miejscowości, obozy koncentracyjne, gdzie są Polacy. Bo proszę nie myśleć, że Sowieci wypuścili wszystkich Polaków z Właków. Tak nie było. Nie, tak nie było. Sowieci zatrzymali i ukryli dużą część Polaków w Łakach. Nam 10% wyszło. Tak. Oni specjalnie zatrzymywali. Ci ludzie żyli, przetrwali, ale nie dopuszczano ich do Wojska Polskiego. Sowieci nie chcieli Wojska Polskiego w ogóle. Także wszelkie gadanie o tym, że Polacy zdradzili, bo wyszli z Wojska Sowieckiego, z Rosji Sowieckiej zamiast, jak Hitler dochodził do Kaukazu, to wszystko jest kłamstwo, bezczelne kłamstwo. Oni Wojska Polskiego w Rosji nie chcieli. Dlatego nie chcieli rozbijać, brać dywizjami Wojsko Polskie na front. Tych ludzi, którzy umierali z cyngi, za witaminozy, dać mundury i z miejsca posłać na front. Ci ludzie by nam do frontu nie dojechali. Rozbijać to dowozami, na co się Sikorski niestety zgodził, jak my wiemy. Sikorski był bardzo kiepsko informowany przez swoich Rytingierów i Kotów i innych szujów, których o niego się kręcili. Bo sam był dobrym człowiekiem, ale był bardzo słabo zorientowany w tym, co się działo w Rosji. On dopiero jak był tam i rozmawiał z Andersem i innymi, dopiero zaczął orientować się, co to jest Rosja. A tak absolutnie nic nie wiedział. Oni tam zatrzymali bardzo dużo Polaków. Nie wypuszczali z kołchozów, pomimo że ci ludzie chcieli wyjechać. Z fabryk nie puszczali, z kopalń nie puszczali, z łagrów nie puszczali. Starali się jak najwięcej Polaków i obywateli polskich zatrzymać w Związku Sowieckim, jak najmniej wypuścić, bo oni wiedzą, że jak wypuszczą za granicę, to będą mieli świadków przeciw swojemu systemowi, który oni reklamowali, a cały świat wierzył, że jest najlepszym systemem na świecie. I oni nie chcieli puścić. I dlatego Anders bardzo mądrze zrobił, że się nie zgodził na to, żeby chciano dywizjami, a nawet pułkami chciano brać na front tych ludzi. Na front nie dojechali, my umarli z wycieńczenia przed dojazdem nawet na front. To, że się
utrzymało. Przecież tam przyjeżdżali ludzie nasi do wojska, już w wojsku polskim tysiącami umierali z choroby, z wycieńczenia, bo organizmy nie wytrzymywały. A to, co się uratowało, uratowało się dzięki Andersowi i jego dobrego rozeznaniu sytuacji. A żeby jak najwięcej ściągnąć tych Polaków, widocznie werbowano, ja nie wiem, kto jeszcze tam był, ale widocznie werbowano takich, którzy by, znając dobrze język rosyjski, mogli używać transportacji sowieckiej, przede wszystkim kolei i autobusów, jeździć po miejscowościach i szukać po prostu za Polakami. I mnie, ja bym jednym z tych, który zwerbowano. Dlatego, że ja znam bardzo dobrze język rosyjski, ja potrafiłem, prawda, ubrać się w tą fufajkę, czy tą rubaszkę, czy to, prawda, buty rozczłapane i jechać i kupić bilet, prawda, i jechać do jakiejś miejscowości, gdzie no, słyszano, ale... że są Polacy i zweryfikować to. Ogromną odwagę, dlatego, że co prawda miał pan na pewno papier od wojska, papier od NKWD, tak. Ale to jest tyle warte, ile papier, co można nos wytrzeć. O to chodzi. Tak jest. Gdzie NKWD zawsze mogło panu włożyć te kilka gramów od razu, bez pytania. Zawsze. Tym bardziej, że to już był rok, kiedy część właśnie została przeniesiona na Bliski Wschód. I tak, to było, jak ja przyjechałem. Z równi pochyłej. Tak, tak. Jak ja przyjechałem do wojska, to już mój brat był w Palestynie. Wyjechał tym marcowym, no tym przecież. Prawda? I Anda też, nawiasem mówiąc, ona też wyjechała. Anda wyjechała z nami. Tak, bo ja ją spotkałem w Pachleniu. Ale brat już wyjechał, myśmy wiedzieli, że wyjechał. Bo był wzięty do ułanów podejrz w Krakowiecki. Ja nie pamiętam. W tym samym pułku był później przez cały czas, przez całą kampanię polską. I przeżył brat? Tak. Włochy? Myśmy mieli niewiarygodne szczęście, myśmy wszyscy przeżyli. W każdym razie mnie to zaproponowano i namówiono do tego. I znając, może pan mnie na tyle zna, mój patriotyzm i moje ciągłe mieszanie się w sprawę Polski dla Polski, mój pogląd, słoń, a sprawa polska, prawda, niewiele trzeba było mnie namawiać. Ja się na to zgodziłem. Dano mi odpowiednie papiery, prawda, udostawienie odpowiednie, zresztą na moje nazwisko, to samo udostawienie, co miałem. Dano mi, prawda, trochę pieniędzy, możliwość na wyjazd, usprawiedliwienie, pozwolenie na przejazd, prawda, od władz sowieckich, że ja mogę kupić bilet, że ja mogę się poruszać w danych rejonach. No i kilkanaście razy, zrobiłem kilkanaście podróży tego rodzaju. No jak, gdzie one były? Proszę pana, posyłano mnie, ja aż za Irkuck pojechałem, bo miały być jakieś tam, jakiś delegat donosił, że były w jakiejś miejscowości, proszę pana, grupy Polaków. Sprawdziłem, że tak, że były. W niektórych wypadkach dojeżdżałem do mężów zaufania, bo mężów zaufania już w tym czasie odcinano od ambasady polskiej. Przetrzymywano listy. Gość pisał list, prawda, rzucał na pocztę i ten list nie dochodził do ambasady. Tamowano komunikację. Czy pan był, nie w Mundurze, mówił pan. Nie, nie, ja nie byłem już. Ja byłem w Junakach wtedy. Ja byłem w Junakach, ale nie jeździłem, jak jeździłem, a te podróże zwykle zajmowały od czterech, bo to tak łatwo się, szybko się nie poruszało tam przecież, czterech do pięciu, ośmiu, dziewięciu dni, wie pan, tylko parę dni, bo kwestia polegała na tym, że mnie mówiono, jedziesz do takiej miejscowości, tam masz do takiej miejscowości, nie zawsze mi dawano bilet do tej miejscowości. Żeby nie zwrócić uwagi, mnie dawano bilet, powiedzmy, do miejscowości B, a miałem do miejscowości E jechać, to ja tam kupowałem sobie bilet do miejscowości E. Ale pozwolenie miałem, rzecz jasna, z tym, że to, bo tam była ogromna kontrola, trzeba było dostawać od milicji pieczątkę, że ja mogę dalej jechać i tak dalej. Ale znając język rosyjski, znając psychologię rosyjską i będąc człowiekiem dosyć przyjemnym w obejściu, ale młodym, jakbym 14 lat pan. No to miałem 14-15 lat, tak. No to co z tego? Ja byłem wysoki, już się guliłem wtedy. Zaczynałem przynajmniej się gulić. Proszę pana, i człowiek powiedział, tak, towarzysz tego, pożałuj, wie pan,
Rosjanie są, nie są źli ludzie. No, ja, ale ja rozmawiał pan nie z ludźmi, tylko z NKWD-stami. Tak, ale tak NKWD-sta, wie pan, taki NKWD-stami raczej mniej, najwięcej to z milicją drogą kolejową i milicją. To przede wszystkim. Wie pan, ale pójdzie się w ogonku, stoi się w ogonku za biletem, poprosi się tam, prawda, tego, wie pan. Jak się podchodzi dobrze do ludzi, to ludzie reagują. To jest tak samo na całym świecie. No ja poprosiłem, że mam papiery, miałem w porządku. Gdzie ty jedziesz? Odwiedzić ciocię. Jak się ciocia nazywa? No tak się nazywa. Tak. A co ona tam robi? No ona tam jest, ja chcę odwiedzić. Może ona chora, może męża wzięli do wojska, prawda? Wszystkich brali do wojska, prawda? Unikałem, powiedziano mi bardzo słusznie, jak się później okazało, że unikanie dawanie, pokazywanie polskiego tego udostępnienia. Unikać tego. Żeby nie dawać tego, tylko w ostatniej chwili. To tak by nic nie pomogło. Ale nie dawać. Natomiast zwykle miałem przypustki, że prawda, grażdżanin taki, taki, czy tam, prawda, Wiktor Sasadeusz ma prawo przyjechać tutaj do tej miejscowości. Jak to dostawali nasi, tego ja zielonego powiedziałem. Czy to były bona fide, bo mogły być prawdziwe. Prawda, tam gdzieś może komuś łapówkę dano, czy coś takiego. Czy po prostu kradziono gdzieś blankiety i wypełniano tego, ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Mnie wtedy to nie interesowało i ja do dzisiaj dnia nie wiem. Ja jakoś w każdym razie miałem prawo na jazdy, miałem zlecenia czy na jazdy. Pan, ile pan mówi, że ile takich podróży pan odbył? Kilkanaście. Czy miał pan jakieś poważne takie przejścia, które mogłyby... Wie pan, bardzo... Dobre pytanie. Bardzo poważnych nie miałem, ale były takie, wie pan, krótkie spięcia, tak. Na przykład, na jednej stacji, ja sobie znowu z takich węzłowych, ja wie pan, i to by ja musiał patrzeć się na mapę, bo ja nazw już nie pamiętam, bo to zwykle chodzi, jeździło się na, tylko tam i z powrotem. Trzeba było iść do odwszalni. Wie pan, taki punkt sanitarny był, bo oni się bardzo bali tyfusu. I w tym punkcie tam każdy, żeby mógł dostać pieczątkę, wie pan, i dostać bilet, przejechać na boczną linię, bo trzeba pamiętać, że nie zawsze koleją jeździmy, autobusami też jeździmy, a te autobusy też funkcjonowały między miastami. Wie pan, nie tak jak tu w Ameryce dzisiaj, ale funkcjonowały autobusy, że można tam jechać koleją, a tam sieć kolejowa jest bardzo rzadka. A żeby przyjechać z drugiej do jakiejś innej miejscowości, trzeba było jakieś inne transportacje i była transportacja autobusowa też. Wie pan. Z tym, żeby dostać tą, albo prawda, często, jeszcze a jeszcze do mniejszej miejscowości, wtedy pan, proszę pana, wynajmował albo arbę, albo zabierał się z szoferem jakimś, prawda. Wie pan, prosiło go się, dało mu się tam 20 rubli, czy tam małą butelkę wódki, prawda. Zawsze miałem przy sobie 2-3 butelki wódki. Trochę papierosów, wie pan, papierosów lepiej było nawet, bo można było lepiej usprawiedliwić, że ja sam palę, mimo że ja nie paliłem w tym czasie jeszcze. Wie pan, to można było, to da pan tam paczkę rosyjskich dobrych papierosów, to no, tam siadaj tam z prosiakami czy czymś tam, proszę pana, i pan jechał. Do samej miejscowości pan miał dotrzeć. Różne były. Więc było taka na przykład, trzeba było do tej odwszalni pójść. Ja do odwszalni nie chciałem pójść, bo trzeba było pójść do bani, rozebrać się do naga, złożyć, proszę pana, do takiego koszyka swoje rzeczy i później wyjść i stać nago, bo mógł panu ktoś te rzeczy ukraść przecież. I co ja nago będę robił, pomimo że to już była wiosna, a nawet lato później. Wie pan, ja nie chciałem tego, a pomijając fakt, że proszę pana, na tych, po tej odwszalni, bo oni tam, oni robili w ten sposób, że oni to jakimiś proszkami coś robili, a później dawali na dużą temperaturę. To oni palili te rzeczy, ta temperatura bardzo często panu przypalała, pana koszulę i spodnie i wszystko. Ja już butów nie mówię, bo proszę pana, ja miałem wypadek raz, że mi buty po prostu popękały. Były mokre i dali, wie pan, przez tą odwszalnię, przez tą temperaturę tego pieca, pana buty w ogóle popękały, nie można było na nogę uprać. No jak dalej jechać, proszę pana, bez butów? Także, żeby miał pan jest przyzwyczajony.
Więc ja nie chciałem tych, ja unikałem. Przeważnie mi się udawało unikać tych punktów sanitarnych. No i oni, a tam mnie się nie udało. Jak ja chciałem dać paczkę papierosów, żeby mówili, baba się nie zgodziła na to, widocznie nie paliło. Koniecznie trzeba iść do tej odwszarni. Za żadną cenę mnie nie chciała ta sanitariuszka tam przepuścić przez to. No ja musiałem iść do tej odwszarni. No, na szczęście udało mi się bokiem, ja nago, później wyszedłem, ominąłem odwszarnię nago, powiem, wyszedłem i tam, gdzie te rzeczy wychodziły, tam czekałem i zabrałem swoje rzeczy, które nawiasem mówiąc, ja miałem w Rosji wszy, ale już po wojsku to człowiek się pobył do wszy. Proszę pana, ja dostaję rzeczy, a tam proszę pana jest więcej weż niż nitek. Bo to oni mieszali widocznie z innymi i te odczalnie nie wszystkie przezabijały. No tak, ale specjalnie, no oprócz tego, że na przykład trzeba było raz, nie odmówili mnie sprzedania biletu. To musiałem jechać. Okej, to powiem. Odmówiono mnie po prostu dać pieczątkę na to. Bo to trzeba było pieczątkę, żeby dostać pieczątkę. Odmówiono mnie. Dlaczego było odmówiono? Ja chciałem dalej jechać, w sensie akuratnie pociąg odchodzi. Ja pan człowiek młody to głupi, rzeczywiście mało z życiem nie przepłaciłem. Ja podbiegłem do wagonu, przeszedłem na drugą stronę, żeby mnie nie widzieli. Jak pociąg zaczął szedł, ja czepiłem się schodków, bo pasażerski pociąg, czepiłem się schodków. I te schodki to częściowo tylko stało na zewnątrz, można było stać, a reszta były zakryte drzwiami. I jechałem sobie. Znaczy, ja przyjadę, wiosna już jest, prawda? Ciepło jest, przyjemny wiater. Niech mi pan wierzy, że to nie był piknik. Ja mało nie spadłem, ręce mi zaczęły mdleć. Pociąg jedzie jak cholera, bo to były, tam pociągi były opalane ropą naftową, na diesle, nie te, na węgiel. Jechałem, proszę pana, zaczęło to marznąć. Wejść nie można z zewnątrz, klamki otworzyć nie można, żeby ten drzwi się otwierał na zewnątrz. Proszę pana. No i ja zacząłem stukać, zresztą się spadnę. Zmarzłem strasznie, a pomimo ciepła jak się jedzie jest zimno. No ja zacząłem stukać i tam jechali uciekinierzy rosyjscy, oficerowie przeważnie KWD, jacyś inni partyjnicy. Pierwszej klasy, luksusowe pociągi, jakie pan może nawet nie widział, takie wagony fantastyczne. Ale to były doczepione do normalnego pociągu. Normalny pociąg miał normalne wagony, ale ja akuratnie nadarzyło się, że mnie, że tam prawda, pociąg rusza, czepiłem się tego. Dojechałem, proszę pana, tam i mnie jednak wciągnięto do tego. I tam byli sami jacyś wyżsi dygnitarze jakieś, w mundurach niektórzy w cywilnym. No i zaczęli ze mną rozmawiać. Ja powiedziałem zwykłą historię, że ciocia chora tam mieszka w tej miejscowości. Chcę ją odwiedzić i tak dalej. Ale mnie się nie pytano żadnych papierów. Ale wie pan, ja byłem skostniały. Tak. Ten wiatr, ten pęd, no, pan to zrobił, że ledwo się mógł trzymać, ledwo się ruszać. No i mnie tam dano herbaty, poczęstowano mnie herbatą, poczęstowano mnie jedzeniem, pomimo, że ja miałem trochę zawsze jedzenia, musiałem mieć przy sobie, że to pan nie kupi, tak, to nie z Ameryka. Jak pan nie miał jedzenia, pan nie kupił. Ukraść też nie było, gdzie zresztą w moim wypadku kradzenie było tak. Ostatnią rzeczą, którą ja powinien był zrobić, jak nawet jedzenia. Bo przecież można było aresztowanym za to być. No i dano mi jeść, prawda, jeszcze kanapki, zresztą szynkę dano, dobre jedzenie takie. Wagon luksusowy, pierwszej klasy, proszę pana, sypialniany wagon. Dygnitarze, dzieci, żony, służące, proszę pana, wszystko. Jakaś sowiecka arystokracja była widocznie przenoszona z jednego punktu na drugi. Niektórzy w mundurach, niektórzy po cywilnemu, mężczyźni, w sile wieku, a tam wojsko. Dla nich nie było wojska. Oni byli tym, którzy dopilnowali, żeby inni szli. No ale mnie bardzo ładnie potraktowano, bo rozmawiano ze mną ten temat, tamten, nowo. No tak, jak z młodym człowiekiem. Ale nie domyślili się, że jest pan Polakiem. Wie pan, nie domyślili się, że jestem Polakiem i o nic się mnie nie pytano. Co było najbardziej ciekawe może.
Nie pytano mnie się właściwie, gdzie ja jadę. Nie pytano się, po co ja. Ja sam powiedziałem, po co. Ja pan, trzeba było coś powiedzieć. Co ja robiłem na tych schodach, prawda, zbawiony. Więc musiałem coś powiedzieć. Ja powiedziałem, żadne papiery mi się podobały. Nikt nic nie pytał, czyli nic nie pytano. A rozmawiano o tym, o pogodzie. Czy ty jesteś tutaj? Tak, jestem, bo miałem przecież papier. Mogą dołączyć, jestem z Wrewska, ja tak, jestem z Wrewska, ja, a jak tam jest? Oni jechali gdzieś z północnych części Rosji, gdzieś widocznie tam, wie pan, za Moskwy, nie, na północ. Ja ich się też nie pytał. I mi mówiono, a no tak, jak ciepło jest, a jak ludzie są przyjemni, ludzie, no rzecz jasna, mówią, że bardzo przyjemni. No, wszyscy byli przyjemni, mili, no, kulturalni do mnie, ja do nich. Później jak dojechałem do stacji, gdzie miałem zmienić na inny pociąg, to podziękowałem. Oni mi jeszcze dali kanapki na drodze, prawda, i tak dalej. Bardzo przyjemnie mi potraktowali. Ale to ciekawostka, wie pan. Tak, tak. Ale to była arystokracja komunistyczna, wie pan. Widać było po ubraniach, po tych mundurach, wie pan. Niańki były, służące były, pani wymalowane, te żony, wie pan. No, ludzie, którzy widocznie zamówiali jakieś wyższe, średnie i wyższe stanowiska hierarchii, którzy byli z jakichś powodów gdzieś przewożeni, ewakuowani czy przewożeni przez Sowiecki Związek, moc przemysłu. Ja sam widziałem całe transporty z maszynami fabrycznymi, z częściami nawet fabryk. Przerzucał właśnie do azjatyckiej Rosji, prawda, i tam budował te fabryki. Może ci ludzie byli inżynierami, może jakimiś administratorami, może jakimiś oficerami wojskowymi, którzy, prawda, mieli tym zarządzać i rozbudowywać to, czy coś takiego. Ja nie wiem, co za ludzie byli, ale w każdym razie mnie to była taka jedna z tych ciekawostek. A reszta to było, wie pan, zwykłe, no może nie takie zwykłe. No, przyjechał, pojechał, prawda, dostał pieczątkę, przyjechał, zabrał jakieś tam listy, prawda, spisy przeważnie. Były to krótkie jakieś raporty, których ja nie czytałem. No tak, ale na przykład jak pan doszedł do danego pasiołku, no to przecież musiałby pan być zauważony przez milicję, przez innych. No przyjeżdża młody, robi jakiś spis, oddaje. Nie, ja nie robię, ja miałem zwykle się z kimś skontaktować. Ja szedłem, szukałem tą osobę. Prawie zawsze znajdowałem tą osobę, jak nie, to kogoś innego. Jeszcze stosunki polsko-sowieckie były już złe, ale nie na tyle, żeby nie można się było zapytać, prawda, czy, gdzie mieszka Iwan, powiedzmy tam Piotr Iwanowicz Trzeszczybrzęcki. Tak jeszcze źle nie było, wie pan. Dopiero później po wjeździe reszty drugiego korpusu stosunki się bardzo popsuły. Wtedy prawdopodobnie byłoby w ogóle niemożliwe tak robić. Ale w tym czasie jeszcze mogło, było ryzyko ogromne. Ogromne było ryzyko. Ale wie pan, ja mogłem pojechać, mogłem powiedzieć, że ja szukam za rodziną. Co zwykle to była moja modus operandi. Ja szukałem za jakimś członkiem rodziny. Matką, ciotką, kto kimś. Skontaktowałem się z tą osobą i mówiłem, ja szukam za ciotką, która się nazywa Weronika Abramowicz. Czy tutaj jest tak? Tylko to było tak, jak gdyby paszport, wie pan, takie hasło. I on mówi, tak, jest taka pani. Ja panią powiem. No i wtedy, prawda, rozmawialiśmy i wtedy ja dostawałem to, jakieś listy. Przede wszystkim zawsze to były, jak ja widziałem. Mówi pan, że ja nie oglądałem tych rzeczy, ale ja wiem, że były przede wszystkim listy ludzi. O to naszym władzom chodziło, żeby mieć jak największy wgląd, gdzie dani ludzie rzeczywiście istnieją. Bo Sowieci, zwracano się do Sowietów. Na przykład ojciec mój zwrócił się do Sowietów, że my jesteśmy. Ojciec wiedział, że my jesteśmy berlingistiem, bo myśmy się już skomunikowali w tym czasie z ojcem. Ojciec przysłał nam telegram, że matka potrzebna jest w wojsku. Pozew do wojska dostaliśmy, co było bardzo szanowane w Sowietach. I co z tego nas nie puścili wtedy? Dopóki ojciec sam nie przyjechał, łapówkę żeśmy nie dali. Tam różnie było. I teraz, proszę pana, tak samo ja pojechałem tam. Oni mówili, czy tam jest Sasadeusz Berlingistiem? Nie, znam, nie ma nikogo, o czym ty mówisz? A tam trzech było, proszę pana. Więc to samo oni robili wszędzie. Oni utrudniali,
Oni nie chcieli, żeby nasze władze wiedziały, gdzie, ile, jakich osób jest, żeby nie wypuszczać tych ludzi. Bo jak się na przykład ojciec już upomniał, przyjechał, no to prawda, bez łapówki prawdopodobnie i tak by nas nie puścili, ale nas puścili, myśmy jechali i inni też czasami się wydostało. Jaki rezultat był moich tych listów, że ja przewoziłem człowieka zielonego pojęcia? Mnie nie mówił, czy mnie się dawał, ja się nie pytam. Wiem, że zasadniczym celem moim było docieranie do pewnych środowisk polskich, branie informacji stamtąd, przeważnie listy nazwisk, prawda, i przywożenie i oddawanie temu panu, z którym ja się kontaktowałem. Zawsze z tym samym panem. We Wrawsku zawsze z tym samym panem się kontaktowałem. Oddawanie mu tego. I to było całe zadanie. No dobrze, no to czy cały czas, jak pan wracał, miał pan kontakt z ojcem, z matką? Tak. Matka była we Wrawsku, ja, prawda, ta matka była, zaczęła też uczyć, była kierowniczką szkoły dla junaczek, była przydzielona do junaczek. Moja siostra była w junaczkach, ja byłem w junakach, a ojciec tam, ja nawet dokładnie nie wiem, co ojciec tam robił, ale pracował gdzieś w garnizonie. I po przyjeździe z tego, ja wracałem do swojego oddziału i po prostu chodziłem na ćwiczenia z karabinem, jak inni, prawda, w tym gorącu, bo tam później w sierpniu, to już lipiec, sierpniu, bo upały. Jak myśmy przyjechali tam, to bodajże był początek maja. Ja nie pamiętam dokładnie, tylko jest gdzieś tak. Później zacząłem tam jeździć. Ja tam właściwie jeździłem, dopóki się nie rozchorowałem. Bo przed samym wyjazdem, już myśmy wiedzieli, że jedziemy, to się rozchorowałem. Na dyzenterii chwało się, bardzo rozchorowałem. A do tego to co, powiedzmy raz na tydzień, powiedzmy, czy coś takiego. No ja nie pamiętam jak często. Po prostu gdzieś było coś, trzeba pojechać, ja pojechałem. Ja jeździłem do Tadżykistanu, jeździłem do Kazachstanu z powrotem na północ, a przede wszystkim jeździłem na wschód. Na większość moich było na daleko, dosyć daleko na wschód, za Irkutsk, tamtędy, wie pan, do strony Bajkału. Tamtędy. A jak z chorobą było? Nic, przyjechałem, pewnego dnia zacząłem chorować. I zacząłem chorować coraz gorzej, poszedłem do szpitala. W szpitalu niestety akuratnie tak się złożyło, że lekarstwo zaczęło brakować, bo to przecież była wojna. Japończycy topili okręty, Niemcy topili okręty amerykańskie, angielskie. Przecież bardzo. No i zacząłem chorować, byłem chory. Tam bardzo dobrą był polski szpital, polskie lekarze, wszystko było. Bardzo, bardzo dobra opieka była, bardzo dobra. Ale niewiele można było zrobić. Jakoś miałem szczęście, że lekarstwa przyszły te na dezenterię. Dano mi parę pigułek i dezenteria przestała. Mhm. No a jak pan wspomina samą ewakuację? Więc wie pan, ewakuacja była w ten sposób. Po prostu nam powiedziano, przede wszystkim wydano nam wszystkie sorty, nowe sorty mundurowe, bo myśmy już mieli angielskie mundury. Jak ja przyszedłem do oddziału, dano nam bawełniane sorty mundurowe. Skórzane pasy i tak dalej. Skórzane? Tak. Nie parciane? Nie. Dano nam skórzane pasy. Skórzane pasy, miedziane, co? No wie pan, wszystkie te miedziane guziki, miedziane te, no jak się no wie pan, co się zaczepia. No klamry. Klamry. Wszystko było miedziane. I dano nam parciane, no wie pan, letnie mundury. Bawełniane. Jak nas wywożono, kazano nam oddać te dreliki, a wydano nam wełnę, grubą angielską wełnę. Panie, żeby pan wiedział, jak ciężko jest chodzić, jak jest, ja nie wiem ile, 90 parę stopni gorąca w wełnianym mundurze i w flanelowej koszuli wełnianej. Pan wie, co to za męka. Panie, inaczej wojnie się nazywało wojsko. W wojsku zawsze się durne rzeczy robi. Nawet polskim. Jak ja później mnie tłumaczono, to mówiono dlatego, że trzeba było wywieźć, żeby nie zostać w Rosji sowieckiej dla Sowietów mundurów. Rozumie pan? Żeby było wywieźć. Trzeba wywieźć te mundury.
Ale ja teraz panu powiem jeszcze coś ciekawszego. Jak myśmy przyjechali do Palewi, wie pan, co pierwszą rzecz zrobiono? Spalono. Kazano nam się rozebrać do naga, obszczyżono tam, gdzie trzeba i nie trzeba. I wszystko, kupę rzeczy, te zupełnie nowe, bo to ile miałem, 2 tygodnie, 3 tygodnie może na sobie ten mundur. Wziąłem, proszę pana, koszulę, skarpety, wszystko, bieliznę, wszystko. Wziąłem i był duży ogień, rzuciłem do ognia, tam, prawda, do ognia, a tam stał Pers z widłami, w takiej długiej koszuli Pers, w takiej mytce, proszę pana, i brał to na widły i rzucał do ognia, to się paliło. To jeszcze nie lepiej było zostawić te drelichowe, które by jakby było chłodniejsze. Strasznie gorąco, bo tam w lecie, ja nie wiem ile stopni, bo ja nie miałem znowu termometru. Nie mogłem mierzyć na Syberii jak zimno, a tam jak gorąco. Ale straszny upał. Tak upał był, że myśmy w południu nie mieli żadnych zajęć. Przez coś 3 godziny. Pierwsza rano i po południu były zajęcia. Ćwiczenia, a później szkolenie. Rano były ćwiczenia z karabinem, prawda, i tak dalej, a później były, po południu były nauka, normalna nauka szkolna. Co jeszcze można powiedzieć o tym? Mnie się bardzo podobała Uzbekistan, południowy Kazachstan. Kraj piękny, bardzo historyczny, a historia zawsze mnie interesowała. Cały nawadniany, te uriki, to się urik nazywa, takie, wie pan, kanały, co nawadnia się, pełno tego. Kąpałem się w Amudarii, prawda, mało nie utonąłem, ale jakoś nie utonąłem. Ludzie przyjemni Uzbecy. Ja moje swoje wrażenia, niektórzy nasi narzekali na Uzbeków, ja nie narzekałem. Ja poznałem trochę język kirgijski, kazacki, jeszcze na północy, trochę się nauczyłem. Jak mieszkałem w Berlingistiem, nauczyłem się dosyć dobrze mówić po uzbecku, a to są spokrewnione języki. Wie pan, różnica między kazackim a uzbeckim, to mnie się zdaje, jest taka jak między polskim a ukraińskim. Jeden drugiego rozumie. Jest trochę w kwestiach wymowy niektórych słów, akcentu. Ale ja potrafiłem się rozmówić z Uzbekami i była taka scena raz, że oni chcieli kupić od nas herbatę, ode mnie, od ojca. A myśmy chcieli kupić owoce. I on mówi, weź ty jak najwięcej od nich herbat po uzbecku. Mówi, już tak nie znam, weź ale jak najwięcej tej herbaty, mówi, bo to było w takich paczkach. On mówi, a daj im tam trochę tych owoców, bo to były owoce już, tam wszystkie owoce były fantastyczne. Brzoskwinie były, i były śliwki, gruszki, jabłka, te daktyle i te, jak się nazywa, no, winogrona. Orzechy, te jak się, włoskie orzechy, laskowe orzechy, pełna taka była. I myśmy mówili, ona do mnie, oni mówią, daj im tam tego, że jak najmniej tych winogron, tam owoców, żeby dała. A ja jemu po uzbecku odpowiedział, że mnie nie oszukiwał, że ja byli zdziwieni, że ktoś Polak i umie. Mówimy, ja już byłem w mundurze wtedy. A proszę pana, czy pan widział, miał jakiś kontakt, no chociażby z Andersem? Proszę pana, Andersa widziałem, osobistego kontaktu nigdy nie miałem. Znaczy, czy widział pan? O tak. Widziałem jego już przyszłą żonę. Mhm. Piękna kobieta. Piękna. Piękna, naprawdę. Bardzo ładna kobieta. I bardzo miła taka, wie pan, z wyglądu bardzo miła. Ja też osobiście nie znam ją. Ale wiem, że przyjeżdżała śpiewać. No tak, ona była w tej trupie. Tak. I do nas, do Wresko, myśmy siedzieli w takim amfiteatrze. Tam był jakiś plac sportowy, już nie pamiętam co. Myśmy siedzieli. Pierwszy raz też takie, wie pan, wrażenie. Jak ja przyszedłem i nam powiedziano, że gdzieś wieczorem, prawda, żeby się wyczyścić i tak dalej. W polskim wojsku zwracano ogromną uwagę na wygląd i to słusznie. Oni już powiem, wygląda jak żołnierz, nie jak dupa, jak dziad. Wyczyści się, bo będzie właśnie, będą śpiewały Tola Korian i Andersowi, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska pańskiego. Będzie występ. Pierwszy raz jestem w Polsce. Nie dziad, nie głodny żebrak, umierający z głodu, a żołnierz polski. Pomimo młody, pomimo jaki. No i poszli, myśmy tam byli, ona śpiewała te piosenki polskie. To było ogromne dla mnie przeżycie.
dla wszystkich mnie też. To ja jeszcze takie przeżycie mogę powiedzieć panu, taka drobna ciekawostka. Jak już żeśmy jechali z tego Berlingistiem, musieliśmy przyjeżdżać, bo to było w Kazachstanie, musieliśmy przyjeżdżać przez Taszkent. Bo to Taszkent, później Niangiul, a później Wraskę. No i myśmy przyjeżdżali tam i zatrzymaliśmy, czekaliśmy na pociąg. A tam koło stacji był taki duży, piękny park. Nie bardzo duży, ale bardzo ładny park. No i moja mama lubiła bardzo orzechy włoskie. Mama jadła jeszcze w Polsce. Jadła te orzechy i lubiła popijać winy. Z albo portem, wie pan, albo port, albo malagą. To wie pan, takie słodkie wino. No i poszliśmy na bazar, matka tam z Janką czekała w tym parku na ławce, a myśmy z ojcem poszli kupić, zobaczyć, co się da kupić, prawda, coś zjeść. No i zobaczył orzechy. Kupił paczkę tych orzechów na bazarze. I tam były winiarnie, normalne winiarnie, że można było wejść i wina kupić. Myśmy weszli z ojcem tam, ojciec się napił szklankę wina i ja się napiłem szklankę wina i ojciec właśnie kupił dla mamy całą butelkę malaki. Mama mogła zjeść tak jak w Polsce po obiedzie na deser trochę tej, prawda, malaki. Z tym, że ojciec miał konserwę Spam ze sobą. I kto to? Marcin. No już można mówić? Tak, więc... Okay. W każdym razie myśmy, wie pan, nam powiedziano, żeby jeszcze może taką drobnostkę wspomnę, że koło obozu naszego tego garnizonu gromadziło się bardzo dużo ludzi, przeważnie kobiet i dzieci. Polek, Ukrainek, Żydówek, innych obywateli polskich, których nie dopuszczano do obozu i którym nic nie dawały z władzy sowieckiej. Więc my, i zresztą nie na tylko nasz garnizon, a jeszcze inne garnizony zgodziły się na to, żeby nie jeść śniadania, a śniadanie, to co byśmy mieli mieć na śniadanie, a śniadanie było dosyć sute, bo już jedzenia było pełno i to dobrego, przeważnie, prawda, ze transportów amerykańsko-kanadyjsko-angielskich, niesowieckich. Bo to jedzenie już przychodziło z zagranicy dla naszego wojska, żeby dawać tym ludziom, żeby po prostu mieli co jeść, bo oni z głodu umierali pod naszym obozem. Tego nie mogli myśmy dopuścić. Też dostawało opiekę lekarską i tak dalej. Jak dostaliśmy powiadomienie, że transport, już przydzielenie do transportu, transport zaczął odchodzić, pomaszerowaliśmy na stację kolejową w Wresku. Szkoda, że się musimy śpieszyć, bo jeszcze mógł opowiadać panu o jeńcach niemieckich, Polakach i tak dalej. No nie, no to możemy te no nie, no tak, tego nie skończymy dzisiaj na pewno, ja się obawiam. Na to trzeba przynajmniej jeszcze co najmniej godzinę czasu. Ja tylko tak po łebkach wspomnę, że myśmy transportami, no ja sam, ludzie, którzy siedzieli w naszym przedziale, myśmy jechali pasażerskimi wagonami, część z nas jechała, prawda, towarowymi wagonami, ja jechałem pasażerskim. Myśmy ukryli kilka osób, kilka dzieci i kobiet w naszym wagonie na przykład. Dosłownie ukryliśmy. Przede wszystkim nad głowami, wie pan, tam gdzie bagaże były, pomimo że myśmy mieli plecaki, chlebaki, prawda, i tak dalej ze sobą, broni żeśmy nie mieli. I trochę pod ławkami. Ja nie wiem ile osób, od 4 do 5 osób, bo kobiety i dzieci. Nie wiem, czy to były Polki, prawdopodobnie. No tak, ale przecież przy wejściu na statek... Nie, to my jedziemy najpierw, wchodzimy do wagonu. Jechaliśmy, proszę pana, przyjechaliśmy na statek. Myśmy dawali sorty mundurowe, bo każdy z nas dostał, żeby wyjechać, dostał dwie pary butów nowych. Jedną na nogę, a jedną do plecaku, tak jak żołnierz ma. Proszę pana, koce, ekstra mundur, każdy z nas dostał ekstra mundur. Więc na przykład tam były dwie młode kobiety, ja nie wiem po ile lat, mogą mieć 30, 22, 18, nie wiem. To myśmy je ubrali w mundury i one jechały jako pestki, pomimo że pestkami nie były. I pomimo że między mężczyznami siedziały podczas, pomimo że pestki, prawda, jechały osobno. No to się ukrywało, jak przyszła sowiecka inspekcja. Są bardzo, bardzo ostre sowieckie inspekcje nie było, bo to wszystko robiło, bo przez naszych żandarmeria, wie pan, pilnowała porządku.
nasi oficerowie, podoficerowie, prawda, regulowali, mówili gdzie siadać i tak dalej, Sowieci się do tego nie mieszali. Także mieliśmy możliwość cały ten transport na pewno ze 200-300 osób dodatkowych wywiózł stamtąd. Myśmy, czy wszystkie transporty tego nie robiły? Przypuszczam, że tak. Ja myślę, że tak. Bo każdy starał się ratować. Myśmy nie znali tych ludzi, ale przyszli, mówili po polsku, prawda? Myśmy nie wiedzieli, czy Polki, czy Ukraińcy. Tam się wtedy wszyscy za Polki, czy Polaków podawali. Prawda? Myśmy się nie pytali o nic, tylko pomagaliśmy ludziom i dzieciom, żeby wyjechać z piekła. To jest piekło, proszę pana. Związek Sowiecki to jest piekło. Ja pan czort wymyślił i czort prowadził. A sam statek? Teraz, proszę pana, przyjechaliśmy do Pachlewi, kazali nam wysiąść. No jeszcze przed Pachlewi, jak się zauważy. Nie, przed Pachlewi, myśmy do tego, no jak się nazywa? Krasnojarsk. Krasnowodzka. Przyjechaliśmy do Krasnowodzka, proszę pana, wyładowaliśmy się, przyszli i powiedzieli nam tak. Kto ma jakie sowieckie pieniądze, wszystkie pieniądze oddawać. Przechodziliśmy linią, ja miałem kilkaset rubli, wtedy przy sobie dosyć dużo. Pewne rzeczy sprzedałem przed wyjazdem, zamiast oddać do magazynu, bo oddać do magazynu znaczyło oddać Sowietom, bo to już wiadomo było, że to Sowieci przecież wezmą, nie nasze. To sam fakt, że nam zmieniono mundury, było dlatego, żeby Sowieci nie dostali. Więc ja sprzedałem tam starą parę butów, tam coś jeszcze, wie pan, jakie skarpetki. Miałem pewne pieniądze w sobie. Dobrych kilkaset dolarów i to prawie wszystko w czerwieńcach. Przyjedzieli, jeżeli Sowieci powiedzieli nam, jeżeli Sowieci złapią was sowieckimi pieniędzmi, zatrzymają. Panie, ja bym sobie odciął, żeby, wie pan co, żeby mnie Sowieci nie zatrzymali. Kto tam chciał zostać, proszę pana, w piekle. Więc miałem te pieniądze, oddałem. Było błędów, Sowieci absolutnie nic nie sprawdzali. Rozumie pan, jak nas ładowano, jak myśmy wyszli z obozu, Sowieci nas nic nie sprawdzali. Nic. Ładowaliśmy się do wagonów, Sowieci nic nie sprawdzali, trzymali się z daleka. 50 kroków, 100 kroków dalej stał jakiś sowieciarz, proszę pana. W wagonach nic nie sprawdzali. Przynajmniej ja mówię o moim transporcie. Proszę pana, ładując się na okręt, nic nie sprawdzali. Absolutnie nic. Pan mógł przejrzeć słonia w karawce, proszę pana, i Sowieci nie interesowali się. Ale każdy się bał i chciał się wydostać. Wylądowaliśmy w Pachlewi, tak jak ja panu mówiłem. Kazali wszystko popalić, wydali nam tropikalne sorty mądrowe. To się bardzo przydało, bo tam był też ogromny upał. Jak było z rodziną? Czy również z panem w tym samym transporcie rodzina wyjechała? Matka jechała innym z siostrą z transportem. Ja jechałem z ojcem transportem. Tym samym co ojciec. Jak to? Ja razem z matką. Andzia wyjechała, proszę pana, w jakimś innym transportem. Ona nie była w tym, ona nie była we Wrewskaja. Myśmy ją nie spotkali tam. Brat był już w Palestynie. Anda, proszę pana, dopiero przyjechała jakimś innym, z jakiegoś innego garnizonu, jako pestka, do Pachlewi i tam myśmy się z nią spotkali. Ojciec w jednym z pierwszych transportów wyjechał do Teheranu, z Teheranu do Iraku. Ja najdłużej zostałem, matka wyjechała i siostra wyjechała do Teheranu. Ja zostałem najdłużej ze wszystkich, Anda wyjechała wcześniej. Ja zostałem jednym z najdłużej, myśmy zostali prawie do likwidacji, myśmy pilnowali, Bóg wie tylko znowu po co, ale wojsko jest wojskiem. Pilnowaliśmy tych magazynów różnych tam, które później myśmy wsiedli na samochód i Persowie rozkradli. W naszych oczach. Myśmy siadali na samochody, proszę siadać na samochód. Myśmy siadali na samochody, prawda? Ładowali, wszyscy są, wszyscy kapral, wszyscy, cała drużyna, jedziemy. Proszę pana, a my się patrzymy tam, a te same magazyny, któreśmy coś dwa tygodnie pilnowali, proszę pana, Persowie całe paczki spamów, butów, cholera wie co roznosili. Proszę pana, no ale wojsko. A jak jest z tym, jak pan mówi o tych jeńcach? Więc też chcę bardzo krótko wyjaśnić z tymi Niemcami. Myśmy pełnili służbę, pomagaliśmy pełnić służbę na stacji jako junacy, pomagaliśmy pełnić służbę na stacji kolejowej we Wrewskaja i innych stacjach. Przed Wrewskaja była stacja, już nawet nie pamiętam. Dużo miejscowości ja nie pamiętam, musiał się patrzeć na mapę, ja wtedy panu powiedział,
co miejscowość ja tam robiłem i tak dalej. To już jest 50 lat. No ja już nie pamiętam nazw. W każdym razie przed Zabrzeskiem, z drugiej strony Brzeska były stacje i tam myśmy nasi z jakichś powodów mieli posterunki, żandarmerii, a myśmy jako junacy pomagali. Praca polegała na chodzeniu, on chodził tam i z powrotem. Prawda, żandarmeria uzbrojona była tylko w rewolwery. Myśmy w ogóle prawie uzbrojeni nie byli. Myśmy mieli parę karabinów, jeden karabin maszynowy na całą kompanię junaków. Prawda. To chodziliśmy tam i z powrotem, bez munduru, bez broni, tylko w mundurach. I na tym cała sprawa, właściwie instrukcje nasze, sowieckie obywateli nie mogliśmy zatrzymywać, nie interesowaliśmy się. A jak się była jakaś polska kobieta, czy polski tego, jedyne rzecz, co żandarmeria robiła, to sprawdzała przepustki naszym wojskowym. Polskie przepustki sowieckie, prawda? Bo tam wyjeździli żołnierze, prawda? Zawsze jakiś ma pan garnizon, zawsze jakiś ruch jest, prawda? Jeździli tam do jakichś innych miejscowości, do sztabu, tego ja nie wiem, gdzie tam jeździli, ale zawsze były jakieś ruchy, jak pasażerskie okręty, pociągi podchodziły. No i to jedyne, co żandarmeria tam sprawdzała. No, a myśmy tu tam, prawda, chodzili wzdłuż toru, przeważnie w cieniu, jak się w dzień było. No, natomiast przychodziły transporty niemieckich jeńców, to były zwierzęce te wagony, prawda, towarowe. I ja zauważyłem w tych transportach, przede wszystkim byli niemieckie, ale też słyszałem przychodząc, blisko wtedy przychodziłem do tych transportów, bo tam oni krzyczeli, płakali, wołali po niemiecku, a ja trochę niemiecki znałem. Wie pan, ja z domu się jeszcze przed wojną w szkole uczyłem po niemiecku. Później tam rodzice, prawda, sprowadzili, pomogli przyjechać jednym Żydom rodzinom, trzem Żydom, żydowskim rodzinom z Wiednia do Polski. I ona, ta pani, która matka, która nie umiała nic po polsku i te dzieci też nie umiały, to ona mnie za darmo wdzięczności widocznie dla rodziców uczyła niemieckiego, a ja zawsze języki obcy lubiałem. Ja się nauczyłem tak, że mówiłem dosyć możliwie, jak na takie dzieciaka, jak ja byłem, po niemiecku. I słyszę, rozumiałem, co oni mówią, ci żołnierze. Oni wołali o wodę, o jedzenie wołali, modlili się, wie pan, jęczeli, przeklinali, bo ich widocznie było, jak tam, jakie warunki były, to ja nie wiem, poprawy wagonów nigdy nie otwierano. Wreszcie na stacji, najwyżej jakiegoś trupa, były wypadki, że nieboszczyków wyciągali z wagonów, chorych nie, tylko już nieboszczyków, sowieccy, konwojenci. I słyszałem, że rozmawiają sporo, dużo ludzi rozmawia po polsku, tych żołnierzy. Więc mnie to zdziwiło. No, ja wiedziałem już wtedy, że Niemcy powołują do Wojska Polskiego, niemieckiego Polaków. Więc ja zameldowałem to swojemu przełożonemu, powiedziałem o tym ojcu, ojciec widocznie musiał gdzieś indziej powiedzieć, bo kazano mi napisać raport. Ja napisałem raport, do kogo, do generalnego sztabu miałem adresować. Więc tam jak mogłem, naskrabałem ten raport, proszę pana, że są polscy żołnierze i ja zaproponowałem w tym raporcie, ze mną rozmawiano później na ten temat, zaproponowałem, żeby po prostu zażądać od Sowietów, żeby tych Polaków, którzy zostali przymusowo, bo ja nawiązałem rozmowę, wie pan, po pewnym czasie, tam za drugim, trzecim transportem z tymi żołnierzami, w tym, co po polsku mówili. I oni mówią, że są z Poznania, z Pomorza, tam miejscowości, których ja nie znałem, ani nie pamiętam, wymieniali skąd oni są. I że oni są przymusowo wzięci do wojska. Oni mnie mówili to przez okno, przez drzwi, prawda, bo to było zamknięte, ale rozmawiać można było. No i ja to przedałem mojemu ojcu, przedałem mojemu dowódcy kompanii i poradzono mi, żebym napisał to wszystko. Ja napisałem tam do kogoś do sztabu raport z tym, żeby wziąć tych ludzi, wyładować chcieli do Wojska Polskiego. Bo ja im z kolei mówiłem, że jest Wojsko Polskie. Zresztą zaglądając przez okno, niektórzy z nich widzieli mundur, orzełek, prawda, na tym, te patki widzieli, prawda, orzełek na furażerce, myśmy furażerki nosili. No, wiedzieli, że to jest polskie wojsko. Dziwili się niektórzy, chcieli wiadomości, co się dzieje i tak dalej. Prawdą jest, że sowieccy strażnicy nas odganiali od transportu. Ale wie pan, ja jestem człowiekiem, że sobie nie dam dużo powiedzieć. I
jak taki sowiecki żołnierz przychodził, to ja zwykle go tam, wie pan, jak to powiedzieć, odmawiałem od tego, żeby on, prawda, mi odganiał od tego pociągu, że ja mam prawo z nimi rozmawiać i tak dalej. I tam, prawda, jakoś załatwiałem, że zwykle mogłem rozmawiać chwilę, powiedzmy, dłużej niż inni z moich kolegów, którzy też podchodzili, nawet żandarmi podchodzili do tego pociągu, słysząc polską mowę. Wie pan, to nie byłem tylko ja jeden tym zainteresowany. Widocznie też raportowali do swoich przełożonych. Na pewno raportowali. I tego. I żeby po prostu tych ludzi wypuścić i przychodzić do Wojska Polskiego. Jak wiemy, ktoś gdzieś złożył podobny raport Andersowi widocznie. I wiemy o tym, że Anders poruszał tę sprawę z władzami sowieckimi. My wiemy, że rząd polski w Londynie poruszał z władzami sowieckimi sprawę właśnie jeńców Polaków siłą wcielonych do wojska. Z tego nigdy nic nie wyszło. Okej, to chyba na dzisiaj będzie dosyć. No, dziękuję. Bo ja panu dziękuję.